Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie, tak naprawdę, nowy event, który jest w Fortnite, który jest naprawdę kozacki. No i tutaj chciałbym na wstępie powiedzieć, żebyście po prostu zaczęli grać w Fortnite. A jeśli nie wbijacie, to, nie, to wbijajcie. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Mamy po prostu do odbierania codziennie prezenty, mamy wyzwania świąteczne, można zrobić naprawdę masę darmowych rzeczy, dlatego właśnie warto wbijać po prostu do gry. No, i omówimy sobie mniej więcej co tutaj dostaliśmy w dzisiejszym patchu. Dzisiaj był taki krótki patch, mały. No i pierwsze co tutaj mamy, tak naprawdę, dwie rzeczy: czyli taką, te, jak widzicie, śnieżkę. Jak klikniemy, tutaj mamy schronisko, w którym możemy odbierać co prezenty. No a druga sprawa to są wyzwania, a właściwie tutaj ten festiwal zimy, w którym mamy też właśnie itemsy. Tutaj, jeśli nawet nie chcecie grać co to możecie sobie nadrobić to, jednak z prezentami nie mam pojęcia jak jest. I zaraz sobie pójdziemy właśnie do prezentów. Tutaj mamy dosyć ciekawe nagrody i naprawdę powiem Wam, że zaskoczyły mnie, dlatego że są naprawdę fajne. Już Wam pokazuję takie. Główne no to są nekat malowanie na broń, tak wygląda. Desko rolki oczywiście, jeśli nie macie właśnie deski czy coś, to właśnie warto zrobić, bo dostaniecie deskę i styl. Mamy nawet kill-off jak widzicie, fajny taki świąteczny, kolejną deskę mamy również motyw muzyczny, to jakiś graffiti, ale to myślę, że nie warto raczej tam patrzeć, ale mamy całkiem spoko plesak tak się tutaj zapowiada, e, tak wygląda, tak jak widzicie nie możemy jeden quest sobie zrobić, no i na nowy rok przypada nam nowa lotnia, taka z napisem 2020, dosyć ładna jak widzicie oraz spadanie. Także tak się prezentuje tutaj festiwal zimy, no a teraz przejdziemy do tej fajniejszej części, bo tam jest e, bardzo fajnie właśnie to zrobione, czyli jeśli wejdziemy sobie tutaj na tą śnieżkę, odwiedź schronisko, no to tutaj mamy po prostu prezenty. No i co tutaj możemy robić? Codziennie możemy sobie właśnie wejść i odebrać taki prezent. Jak widzicie tutaj mamy taki jeden duży stos, no i możemy sobie wybrać tutaj na przykład, weźmy sobie największy oczywiście. Ja tutaj już jeden otworzyłem, więc nie mogę, ale jak widzicie na przykład mogę sobie potrząsnąć i to tak naprawdę nic w sumie nie zmienia, tylko jakieś tam dźwięki to wydaje. Ale gdy na przykład właśnie będziemy mieli kolejny dzień, to będziemy po prostu mogli wejść i otworzyć taki prezent. I co jest tutaj fajnego? Ja sobie otworzyłem. O, ten prezent jak widzicie jest otwarty już i dostałem po prostu jakąś unikatową taką emotkę. Zaraz wam mogę ją pokazać. No i teraz mamy taką pierwszą część, czyli te prezenty, które możemy otwierać. I tu powiem Wam szczerze, że naprawdę mnie zdziwiło, dlatego że masa tego jest. Nawet się nie spodziewałem, że tyle rzeczy dostajemy na święta. Myślałem, że sam festiwal zimy to będzie właśnie wszystko. No i kolejną rzeczą mamy tutaj. Dwa takie prezenty i co tutaj mamy? Tutaj jak widzicie mamy Star Warsowy prawdopodobnie właśnie e, Star Warsową lotnię, taki duży statek, który też możemy sobie otworzyć Niestety musimy oczywiście poczekać No do kolejnego dnia Niestety ja tutaj otworzyłem już prezencik jeden No i mamy drugi, gdzie tutaj też coś się znajduje Prawdopodobnie też jest coś ze Star Warsów Dlatego, że tutaj mamy takie dwa prezenty Star Warsowe według mnie No a tutaj mamy właśnie takie zwykłe No i co tutaj? Powiem Wam szczerze, naprawdę, dlaczego warto wchodzić teraz? Tak naprawdę, dlatego że mamy coś, ponad 10 tutaj prezentów na pewno, łącznie z tymi. Mamy chyba coś koło nie milczem, dokładnie, ale mamy coś chyba około 14 prezentów, coś mniej więcej koło tego. Dlatego, niech nawet w, jak w każdym prezencie będzie jakaś tam pierdołka, typu muzyczka, emotka czy coś. To naprawdę, powiem Wam szczerze, że warto to tutaj wbijać i sobie otwierać. Czy będzie można nadrabiać w zaległości typu, że na jeden dzień nie wejdziecie i będziecie mogli odebrać drugi raz? Nie mam pojęcia, dlatego ja polecam wejść, odebrać sobie codzienny prezent I tak naprawdę wystarczy tyle właśnie, żeby odblokować nagrody Wyzwania oczywiście festiwalu można sobie później dopiero porobić No i tak jak widziałem, na jeszcze jakiś kolejny właśnie, o prezent tutaj ten mogę otworzyć, co jest? net nie wiedziałem net nie miałem pojęcia, co dostaniemy a, jak widzicie tutaj quest odblokowaliśmy. Kumam. Spoko. No i teraz tutaj możemy sobie też właśnie porozmawiać z gościem tak naprawdę, porozmawiać, kliknąć go, pobawić się w jakieś interakcje typu właśnie ognisko czy coś, bo tutaj właśnie jest spoko to zrobione, że dużo rzeczy jest interaktywnych tutaj i pierwsze, pierwsze co tak naprawdę się właśnie z tym spotkałem, także mniej i tak to wygląda, no tutaj tak naprawdę chodzi o to odbieranie prezentów, głównie chciałem pokazać, tutaj mogę sobie opuścić stronisko, no i ja wam pokażę co ja dostałem dzisiaj, dostałem kulo, cool jak widzicie takie coś, tak, naprawdę, no, zwykła emotka jakaś, ale równie dobrze mogła być Witem Shopping Cat za 500, właśnie fauldolców, i jest naprawdę, według mnie, spoko. No i to było, tak naprawdę, na tyle. Nie będę przedłużał jakoś tam, oczywiście, do 10 minut czy coś w filmiku, bo to nie ma sensu. Chciałem tylko wam właśnie powiedzieć, dlatego, że wiem, że nie każdy po prostu gra w Fortnite'a bo ludzie też grają w inne gierki, a myślę, że nie warto właśnie e, przegapić takiego eventu, dlatego że jest naprawdę mega dużo fajnych rzeczy do odebrania. No i warto, mimo wszystko, poświęcić te 5 minut dziennie i odebrać sobie jakieś tam fajne itemsy. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, to było na tyle. No i myślę, że mogę powiedzieć Wam już wesołych sił ombigi, mamy tutaj fajny motyw w Fortnite. Cie. No i co, ja się żegnam, do następnego, trzymajcie się, jo!